smoła sosnowa, terpentyna balsamiczna oraz olej lniany gotowany. Do mnie impregnowany. Za chwilę zostanie pomalowany. Nagrywa się już? Tak. Najpierw będziemy te składniki w tym mieszać. Bo jest wszystko porówno, nie? Po litrze, także. Zobaczę, czy to jest rzeczywiście litr ten. Dobra woda. Powiedział, zdrowa woda, dobra woda. Mantrę. A, tak jak myślałem. No, czyli pokażę, mamy... jak tu ładnie pachnie. Mhm, pachnie. Naprawdę ładnie pachnie. No. Dobra. Mieszanka wybuchowa. Dokładam smołę drzewną. Czekaj, przybliżę ci to, bo się będzie... No, no. Trochę więcej nawet tej smoły drzewnej weźmy. Jakie ale ładne. Konsystencja, nie? Urocze, urocze. Ja to w takiej postaci to wygląda jak czarne, a nie jest czarne. Ale wiatr niesamowicie tym porusza, nie? Tak. Wygląda naprawdę dziwnie. Fajnie, fajnie. Pleno. No, jest tradycyjna mieszanka szwedzka do impregnowania domów z drewna. Żeby nie nagrać się dziusia. Ślicznie. Kwiatki z góry po ten, posprzątam i wrócę. Tu ten zapomniał pięknego, no. Nie olsza, olsza. To to był olszy, to olszy. Dobra. Ja te pełne słoiki odkładam na miejsce. O, wiatrak zaraz odleci. Tam są dwa słoiki takie zamykane. Gdzie ja posłałem? A to później to nie widzę, tam przy drodze tam. A tu co my mamy jeszcze? Tarcznik, oń do wywalenia. Listnik. Czegoś, to nie wyrzucaj, dopóki nie nazbieramy. Ale to jest, wiesz, do wywalenia absolutnie. Gdzie wanna, belica. Belica się nada jeszcze, no, listnik. Nowo, można też nazbierać, bo teraz... Listnika od groma. Tarcznik do wywalenia. Dobra, to ja to zapełnione już. Wkurzę może to miejsce. Nie, sprofilimy już to. Nagram.
dziecko ma miejscówkę pod schodami. Świetnie. Jedziesz? Mhm, cały czas. Wystarczy tyle. Proszę pana, to już kawałek zostało. Nigdy nie wiedziałem, do czego to służy. Bo też takie coś miałem w maszynie. No bo masz wątek i osnowę, nie? I to działa tak. Teraz się trzeba pobawić na wlekanie. Na ślicznie. Film o nakładaniu nitki już nie trafiła. Wiesz, a nie trafiłaś. Znaczy nie, to jest, wiesz co, mam takie coś do nakładania. Kiedyś nie miałaś z tym problemu. Nie trafiłam, to jest, wystarczy, że widzisz? Mhm. O, teraz dopiero. Najfajniej jak szyjesz, cię tak zerwie i trzeba to z powrotem. Wow. Zobacz, jaka zabawa. No i koszula słowiańska moja. Czyli jest obrzucany. Świetnie. No to normalnie to z szyjnie. Już. Tak? Mhm, tak jak mówiliśmy, żeby tam trochę marginesu zostało, jednocześnie nic nie skracając. Będziesz się tu bawił kiedyś, nie? Mi no, no, mam nadzieję. Kiedyś sobie szyłem na maszynie, ale tak? To tak wiesz, dopóki nie popsułem. A tu nie ma co za bardzo popsuć, powiem ci. No i tu sobie z tyłu sprawdzasz, czy dobrze szyję. Tak, jak tak. Źle, no to trzeba naciągnąć mocniej. No. Jak wiesz. I jaki to jest materiał? Len. I użyłaś jakiegoś poprzedniego materiału do zrobienia tej koszuli? Tak, poszułam koszulę inną, taką bardzo wielką i ją po prostu przerobiłam. Mhm, no zobaczmy ten efekt tymczasowy, bo jeszcze pewnie będą jakieś dodatki za sobie. No sobie zażyjesz to na to. Jakby pan widział to. No najlepiej by było, ale cóż, o. Co? Co już no świetnie to będzie wyglądać. Tu jeszcze damy ten motyw, prawda? Na rękawach tak, również. Można naszyć. No i ten dół przodu, rzeczywiście tak. Świetnie wygląda. Fajnie leży, fajnie się czuje. Lekko, leciutko, wiesz, przyjemnie. Też no bo to jest naturalne. Materiały no. Też dobre, są zdrowe. Tak. I krój też bardzo fajny. No czy się robimy paseczek do koszuli. Z trzech czy z dwóch będziemy przeplatać? No jak spleść, to trzeba trzy. No znaczy mogę tak kręcąc to zrobić, ale zrobimy tak normalnie jak warkocz, co? Bardzo fajnie. A resztki zostawię tak, żeby sobie wisiały. Ale fajnie to będzie wyglądać, naprawdę. No, tylko trzeba widzieć, że to jest długie i trzeba rozplątywać, bo tutaj się samo nic nie robi. No. Siłą rzecz. Świetne. A nie będzie się to strzępić? Nie, no to trochę, no wiadomo. O, nie no, genialnie. Koszula moja, sławiańska. Pięknie. Gdzie się będziemy nagrywać tak. Teksty z kalendarza słowiańskiego odnośnie lipca. Wiesz co, jak się wyszyje tam jakiś motyw, to można wtedy do tego paska też dodać jakiś kolor. Oczywiście. Ale niekoniecznie. No i tu sobie będziesz wiązał, tak, prawda? Tak, już dzisiaj będziemy na nagraniu. Ale fajnie to wygląda rzeczywiście. No. Nie lubię słowa fajnie, ale już mi się weszło w nawyk. Pięknie. Dziękuję. Proszę. Ja cię ten nagram, jak sobie idziesz i zrobię ci zdjęcie, to wtedy będę mogła coś sobie wrzucić. Mhm.
Ale nie razem. Dlaczego nie razem? Moje ronie. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Może głośniej. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. No, ślicznie jeszcze raz. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Chciałeś inaczej, to Marcin inaczej. Ronia? Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Widzisz, jak krzyczę, jak dobrze, mówię głośno. Dobrze, teraz było dobrze. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Wiesz, widzisz, jak to brzmi? Dobrze, lipiec. Źle. Dobrze. Źle to brzmi. Przed chwilą było dobrze. Nie jest dobrze. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Tylko, że no, lipiec, tak oznajmująco, wiesz? Wymyślił sobie coś, ja mam ale to tak jest. Nie jest tak, tak sobie wymyśliłeś. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. Dobra. Tak jest oznajmująco. No, lipiec. Nie, to ty tak mówisz. Ja mówię inaczej niż ty. No i dobrze, i tak to będzie po twojemu. Miesiące w mądrości Sławian. Lipiec. No, super, dziękuję. To jest po mojemu. No i bardzo fajnie. Przeczytaj mi, jak to ma być. Tą jedynkę. Gdy na Wandy jest pogoda, to na równinach uroda, ale bieda na górach, a zboża upał, bo wypada. Gdy na Wandy jest uroda, i co, jak drugie zdanie? Gdy na Wandę jest pogoda, to na równinach uroda. Aha. Dobra. Aha, gdy na Wandę jest pogoda, to na równinach uroda, ale bieda na górala, upał upał zboża, czy zboża upał? Zboża upał, tak? Dobra. A jaki pozer? Nie pozer, tylko muszę się, wiesz. Oj ty, jak tu z tobą tworzyć, Boże drogi. No tego taka. Będzie ruso. Teraz liczy. Masz tą karteczkę? Masz tą karteczkę? Proszę, mistrz. No, masz tą kartkę? Mam kartkę. No to czytaj. Ja nie mam czytać. Ja się nauczyłam tego na pałę. Popol widzie. Głośniej. Popol widzie. Żyto do stogu idzie. Wariat. Się zaczęło robić wczoraj. Zapomniało nagrywać. I tak najważniejszy jest efekt. Powstało takie. Aby pokazać fajnie. Efekt. Też noreczkami. Teraz się kończy te zapięcie. Dziulek? Ja się tak położę, żeby było widoczne. Może to. Malutkie kochane pieski do.
No to będziemy się szykować do impregnowania. Do impregnowania, a później jak jeszcze uda się wieczorem zrobić coś innego, to... To się uda i zrobi. To się uda i się zrobi się. Tak. Skończyliśmy na dzisiaj impregnowanie. I przyszła... Przyszła piła. Czy dziecko ma nową zabawkę. Będziemy podejrzeć, jak sobie robić. Podniecony rozłożył ją na całym stole. Wygoniłam do drewniki. Cześć, Dziuniu. Znalazłeś sama? O, pieski słodkie. Przywodziłeś panu? Będzie teraz piłował cały dzień. Muszę zobaczyć, jak sobie radzisz z nową zabaweczką. Świetna jest. Działa? No super. No to jak działa, to wszystko w porządku. Lubię łapać te promienie słońca. Flary fajne się robią. Świetnie. Ja wracam do robienia zupki. Dobra. Ogień jakiś ze mną? Chodź. Chodź ze mną, chodź. Anelusia idzie? Idziesz, piesku mój kochany? Chodź, chodź. Mistrz ostrza, Urszula. Czyli przejęłam zabawkę. Tak jest. No, dawaj tego. No to za duże będą. Dobrze jest. Okej. No i tego na dole, dawaj. Pięknie. Wiesz co? Jeszcze będzie można przeciąć. Tego dawaj. Tu na środku dawaj. Zawodowiec. O, jak zawodowiec widzę, to piłujesz. No bo zawodowiec, no co? Czekaj, ja go położę. Przytrzymam go, bo może się odwrócić i odskoczyć, no. No raczej nie. No dobra, dawaj. Sami ulgę bądź bliźnim swoim pomoc i wyzdrowienie w darze przyniosą, powiem tylko jedno. Co otrzymaliście, oddajcie drugim. Bądźcie apostołami miłości dla świata roślin. Nauczcie innych szukać pomocy tam, gdzie niezawodnie znaleźć ją można, czyli wśród
ziół lekarskich.